Cześć, w tym filmie porównam dwa obiektywy o ogniskowej 24-70. Będzie to obiektyw Sony serii G-Master oraz obiektyw Sigma serii Art. Tym filmem rozpoczynamy nową serię testów obiektywów, w których będziecie mogli sobie sami również porównać rzeczywistą jakość zdjęć. Dzięki temu, że udostępnimy Wam linka, z którego będziecie mogli sobie pobrać zdjęcia. Przy okazji wprowadzenia do nowej serii filmów, piszcie w komentarzach, jakie obiektywy by Was interesowały, jakie ogniskowe by Was interesowały, żeby je porównać. A my w kolejnych filmach będziemy oczywiście te komentarze brać pod uwagę. Obiektyw Sony G-Master 24-70 możecie nabyć w okolicach 8-9 tysięcy złotych, a obiektyw Sigma serii Art 24-70 w okolicach 5 tysięcy złotych. Dlatego w tym filmie będziecie mogli sobie sami ocenić, czy warto dopłacać tą różnicę do obiektywu marki Sony. My celowo nie będziemy tego robić, dlatego że różne cechy obiektywów mogą mieć dla Was różną wartość. I pierwsza kwestia to waga. Oba obiektywy ważą w okolicach 850 gram. Pierwszy z nich waży około 835 gram, a drugi 886. A więc oba obiektywy są dosyć ciężkie. Mniejsze wagi byśmy się spodziewali tylko po obiektywach zbudowanych z niższej jakości materiałów czy o mniejszej ilości soczewek. Oba obiektywy są bardzo solidnie wykonane. Mamy elementy metalowe, jak i wysokiej jakości plastiku, tak samo w obiektywie serii G-Master, jak i w obiektywie z serii Art. Oba obiektywy są również uszczelniane, więc niesprzyjające warunki pogodowe nie będą dla nas problemem. Pierścienie do ustawienia ostrości chodzą płynnie i lekko. Jeśli chodzi o pierścień do zoomowania, to mamy tutaj pewne różnice. Pierścień w obiektywie marki Sony pokonuje trochę dłuższą drogę, minimalnie dłuższą drogę niż w obiektywie marki Sigma. Jest to bardzo nieznaczna różnica, jednak jest wyczuwalna moim zdaniem, trochę na korzyść właśnie obiektywu marki Sigma. Pierścieniem ostrości w obiektywie marki Sigma kręcimy w lewą stronę, żeby przybliżyć, a w obiektywie marki Sony w prawą stronę. Także tutaj jest kwestia przyzwyczajenia i spędzenia trochę czasu z danym obiektywem. Jeśli chodzi o dalsze podobieństwa, to oba obiektywy mają zabezpieczenie przed wysuwaniem się za pomocą suwaka. W obu obiektywach mamy też klasycznie suwaki do zmiany autofokus na manual focus i mamy też przyciski funkcyjne. I to nie koniec podobieństw, dlatego że oba obiektywy są przeznaczone na matryce pełnoklatkowe, mają dosyć dużą przysłonę 2.8 i to powoduje, że też średnica filtra jest dosyć spora, bo 82 mm w jednym przypadku, jak i w drugim. Obiektyw Sony ma 9-listkową przysłonę, a obiektyw Sigma 11-listkową przysłonę, co w praktyce przekłada się na to, że w obiektywie Sigma będziemy mieli efekt bokeh, taki, jeśli będziemy robić na przykład zdjęcie z blikami świetlnymi w tle, to te bliki będą bardziej zbliżone do idealnego koła. Obiektyw Sigma ma 19 elementów, a obiektyw Sony 18. I tutaj też możemy się upatrywać właśnie powodu, dla którego te obiektywy dosyć sporo ważą. Kolejną korzyścią wynikającą z faktu dużej ilości soczewek w tych obiektywach jest filmowanie czy fotografia pod słońce. Zauważymy tutaj, jeśli porównamy te obiektywy do obiektywów o niższej jakości, mniejszej ilości soczewek, no to zobaczymy, że spadek kontrastu jest mniejszy. I dalej przechodzimy do testów, w których zachęcam do tego, żeby nie ufać mi na słowo. Ściągajcie, pobierajcie JPEGi czy RAWy z linka w opisie i sami oceniajcie. Jeśli chodzi o kwestię autofokusa dla filmowców, to sami ocencie na tym teście, który z nich pracuje szybciej, dajcie znać w komentarzu. A kolejnym plusem dla filmowców jest to, że oba obiektywy bardzo cicho pracują. Praktycznie musiałem przysłuchiwać się głośności pracy obiektywu z uchem przyłożonym do samego obiektywu, także spory plus.
Na moje oko ponad 90% zdjęć w jednym i drugim obiektywie były trafione. JPEGi, jak i RAWy możecie pobrać klikając w link w opisie filmu. Kwestie ostrości oba obiektywy są bardzo ostre, a w centrum już od przysłony 2.8. W obiektywie Sigma można zauważyć niewielki spadek ostrości na brzegu przy przysłonie 2.8, ale wystarczy minimalnie ją przymknąć, aby poprawić ten wynik. Jeśli chodzi o kwestię aberracji chromatycznej, to oba obiektywy spisują się doskonale. Jeśli nawet zauważymy na kontrastowych krawędziach jakieś przebarwienia, to nie zapominajmy, że mamy często do dyspozycji w samym body aparatu dodatkową opcję zniwelowania aberracji. W kwestii zniekształceń widzimy, że na najszerszym kącie mamy beczkowe zniekształcenia, a na wyższych odwrotne. Jednak znowu, po włączeniu w body kompensacji zniekształceń nie będą one widoczne, więc nie stanowi to problemu. Tak samo możemy poprawić to w programie, na przykład w Lightroom. Winieta jest dosyć mocno zauważalna w obu obiektywach na najszerszym kącie przy pełni otwartej przysłonie. Przy innych ogniskowych już nie jest to tak widoczne. Tutaj również winieta nie jest problemem, jako że łatwo można się jej pozbyć w programie lub w body aparatu. Podsumowując, jako że ten film w większości jest nastawiony na to, żebyście sami oceniali jakość, czy sami oceniali poszczególne cechy obiektywów, który jest lepszy, dajcie znać w komentarzach, szczególnie po pobraniu plików z opisu filmu, jakie są wasze opinie. Dajcie znać też, jakie byście chętnie zobaczyli obiektywy w kolejnych filmach. No i zostawcie lajka, jeśli podobał wam się ten film. Zostawcie też informację w komentarzu, pozytywną lub negatywną, jak wolicie. Zostawcie subskrypcję, dzwoneczek, żeby być poinformowanymi zawsze o nowych filmach. A my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Cześć.